trzy miesiące temu. Wiadomo, że to był nasz cel, który otwierając ten projekt, czy reaktywując Radomka, to był nasz cel. Tylko wiadomo, daliśmy się więcej czasu, żeby to zrealizować. Do trzy miesiące temu nie myśleliśmy w ogóle, że będzie taka możliwość i taka jakby propozycja od strony Musienka Musiny. Kiedy dzwonili do nas i z propozycją taką po Puchar Polski, to się zastanowiliśmy, nie zaakceptowaliśmy, bo wiadomo, że wszyscy wiemy, klub sportowy to trzeba się budować, i wszystko, i marketing, i kibiców, i cała otoczka, więc to była też trudna decyzja, ale tak naprawdę to było też zaszczyt dla nas i byliśmy zadowoleni, że oni dzwonili akurat do nas. Od sezonu 2018-2019 w miejscu Musinianki Musina w Lidze Siatkówki Kobiet występować będzie zespół Leclerc Radom Caradom. Szanowni Państwo, w ostatnich tygodniach chyba z 1000 osób zadało pytanie, dlaczego Radom? Nie odpowiadałem jeszcze na to pytanie, pozwolę sobie dzisiaj odpowiedzieć. Wbrew pozorom, moja przygoda z siatkówką nie zaczęła się wcale w Muszynie i nie jest związana wcale z Muszyną. Moja przygoda z siatkówką jest związana z Radomiem, z Radomką Radom. O czym pewnie nie wiecie. I wcale nie żartuję. W 1983 roku byłem na kursie i zdawałem egzamin na trenera pierwszej klasy piłki nożnej w Otwocku pod Warszawą. I tam w tym samym ośrodku był Romek Murdza. Trener z Radomia, z Radomką Radom, na obozie sportowym. No prawda jest taka, że ta fascynacja w tym czasie to była bardziej skierowana do siatkarek, ta moja fascynacja, nie do siatkówki. Ale później ją przeniosłem do Muszyny i właśnie już ta fascynacja była skierowana do siatkówki kobiecej i dzisiaj tą fascynację oddaję z powrotem do Radomia.